Szanowni radni, zapraszam na miejsca. Szanowni radni, zapraszam wszystkich. Witam po przerwie. Kolejnymi punktami, którymi będziemy się tutaj zajmować, jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka. I zaraz potem mamy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. W związku z tym, że to są tak jakby bardzo połączone dokumenty, proponowałbym dyskusję nad i wieloletnią prognozą finansową i uchwałą budżetową po prostu w jednym punkcie tak jakby złożyć. Nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021 i 2023 pochylały się komisje stałe Rady Miejskiej. I tak, Komisja Gospodarcza w dniu 22 lutego 2021 roku zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 22 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Komisja Spraw Społecznych w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 24 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. A jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, Komisja Gospodarcza w tym samym dniu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 22 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Komisja Spraw Społecznych w dniu 24 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 2. I Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Jest to chyba odpowiednia chwila, żeby tutaj oddać głos panu burmistrzowi Krzysztofowi Jaworskiemu. Szanowni Państwo, pokrótce przedstawiając te zmiany budżetowe, a w konsekwencji także zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, głównymi punktami, oprócz wprowadzenia dochodów do budżetu, które po prostu przyszły tutaj informacje do nas o tychże dochodach, to jest chęć pozyskania dodatkowych środków finansowych poprzez pozyskanie dotacji z dwóch konkursów. Jednym z tych konkursów jest konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś, realizowany przez Urząd Marszałkowski. I tutaj w ramach tego konkursu chcemy złożyć dwa wnioski. Chcemy je złożyć w dniu jutrzejszym. Także stąd istotna rola dzisiaj Rady, żeby te zmiany przyjąć i jeszcze jedną z uchwał w późniejszym etapie sesji. Dotyczy to projektu związanych z siedliskiem, realizacją budżetu obywatelskiego w siedlisku. Tam część ze środków, które mamy na ten moment ze środków własnych, chcielibyśmy, żeby były pozyskane ze środków marszałkowskich. I oprócz wkładu gminy pojawia się wkład sołecki, który został usankcjonowany na zebraniu wiejskim w siedlisku. Analogiczna sytuacja z projektem w Białej. Dla Białej też chcemy napisać wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw przy jednoczesnym wyburzeniu biblioteki, byłej biblioteki oczywiście, przy sali wiejskiej. Także tutaj pojawia się część środków ze strony gminy ściągnięta z tej części siedliska.
I wkład, liczymy na to, że ten wkład zewnętrzny ze środków marszałkowskich również się pojawi. I tutaj Biała też na swoim zebraniu wiejskim przeznaczyła, dokonała stosownej zmiany w budżecie sołeckim, który też będzie stanowić wkład własny, tak żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Mamy nadzieję, że uda nam się przynajmniej jeden, a może, patrząc optymistycznie, nawet dwa projekty tutaj wygrać. Poprawiamy drobne omyłki pisarskie z poprzedniego miesiąca. Natomiast jeszcze drugi projekt, który został już złożony też do Urzędu Marszałkowskiego, tutaj z tego konkursu, w którym w zeszłym roku wygraliśmy budowę miejsc obsługi rowerzystów w Łomnicy i w Siedlisku. Teraz chcielibyśmy, żeby takie miejsce powstało w Straduniu. I tutaj bazujemy na tym projekcie budżetu obywatelskiego, który już mamy w budżecie. Jednocześnie być może uda nam się w ten sposób odzyskać te środki do budżetu na inne cele, jeśli część z tych środków zostanie faktycznie przekazana przez Urząd Marszałkowski. I tutaj następuje po prostu zmiana nazwy samego zadania. Istotną też zmianą budżetową i w WPF-ie jest niestety, ale konieczność zwiększenia środków na odśnieżanie, na utrzymanie zimowe w trzciance, w gminie całej oczywiście. I tutaj o 250 tysięcy złotych niestety, ale musimy więcej środków wyasygnować ze względu na to, że ku uciesze wielu wreszcie pojawiła się zima, natomiast ta zima będzie nas niestety, ale kosztować. To nie jest tak, że prawie dwukrotnie zwiększamy te środki, które były zaplanowane w budżecie. My przy projektowaniu budżetu znacząco ograniczyliśmy je w stosunku do zeszłego roku. Porównując te wydatki po zmianach, zakładam, że Państwo je przyjmą, do wydatków zeszłorocznych, no to jest to różnica 20 paru % wzrostu, a nie 40 paru. Także to mogłoby tak powierzchownie źle wyglądać, ale tak naprawdę w stosunku do roku ubiegłego jeszcze nie jest aż tak źle, ale wiadomo, że tych usług wykonywanych było więcej. A czy to jest koniec realizacji tych zadań zimowych, też nie wiadomo. Jeśli chodzi o takie dodatkowe zmiany, to tutaj pozyskujemy, że tak powiem, lepsze wskaźniki dotyczące wydatków bieżących, majątkowych, poprzez to, że z rezerwy kryzysowej planujemy zrealizować pod kątem działań covidowych finansowanie tego opatomatu, który funkcjonuje w Urzędzie Miejskim Trzcianki. I tutaj nie będzie to realizowane ze środków jakby tego bieżącego budżetu, tylko właśnie ze środków rezerwy kryzysowej na mocy tej zmiany, co pozwoli nam na to, żeby te wskaźniki wydatków bieżących się polepszyły. Także takie zadanie. Jednocześnie, żeby zbilansować te wydatki na utrzymanie zimowe, pozwolą nam na to te dochody, które wpłynęły i zmniejszenie wydatków tutaj na oświatę na ten moment. Nie jest powiedziane, że nie będzie trzeba zwiększyć oczywiście wydatków oświatowych w tych kolejnych kwartałach, szczególnie trzecim, względnie też czwartym. Reszta zmian to zmiany drobne na wnioski dyrektorów chociażby, także to wydaje się łatwe do zaakceptowania. Jednocześnie, żeby też zbilansować te wydatki zimowe, na ten moment ściągamy wydatki na sieci deszczowe, które uiszczamy też do odpowiedniej instytucji i być może, że tutaj prawdopodobnie nastąpi konieczność zwiększenia tych wydatków po prostu w przyszłości, ale na moment tutaj konieczności przesunięcia tych środków to musimy to tak wykonać. Zapomnieliśmy gdzieś miesiąc temu o tym, że zobowiązaliśmy się dołożyć wapniarni trzeciej na VAT przy zamówieniu lamp i ten błąd tą uchwałą też poprawiamy. Chodzi o 3000 zł, które gdzieś tam były zadeklarowane, a w toku tych wszystkich zmian budżetowych uciekły, natomiast oczywiście zainteresowani jak najbardziej o tym pamiętali i przypomnieli, także naprawiamy ten błąd. Jeden jeszcze też taki błąd tutaj w zakresie punktu przeładunkowego. Zapisaliśmy całą kwotę jako przekazanie wkładu do spółki, a powinniśmy zostawić 40,5 tysiąca na wydatki tutaj w samym urzędzie w tym zakresie, w zakresie oczywiście opracowania tej koncepcji. Także to też jest naprawione. I w zasadzie odzwierciedlenie tych zmian budżetowych ma miejsce w uchwale o WPF-ie, dlatego nie będę już jej szerzej omawiał. Dziękuję. Dziękuję za tą wypowiedź, panie burmistrzu. Otwieram dyskusję.
nad wieloletnią prognozą finansową i od razu nad uchwałą budżetową. Słucham. Skoro nie ma głosów, przystąpimy właśnie do głosowania. Treść głosowania. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzcianka na lata 2021-2032. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Plankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Chałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Witold Perski, musiał wyjść. Pan radny Edward Joachimiak. Wstrzymuje się. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Robert Matkowski wstrzymuje się. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosu. Za chwilę odczytam wyniki. Za projektem uchwały, za uchwałą głosowało 17 radnych, wstrzymało się 2 radnych, czyli uchwała przeszła. Następne do głosowania jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. O, przepraszam. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adrian Chałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Witold Perski nie ma. Pan radny Edward Joachimiak. Wstrzymuję się. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski wstrzymuje się. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Analogiczna sytuacja jak do poprzedniej uchwały. 17 głosów za, 2 wstrzymujących. Uchwała przeszła. Jesteśmy radni teraz w punkcie 14 po zmianie porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie zwiększenia przez gminę Trzcianka kapitału zakładowego poprzez zniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka ZOO w Trzciance. Prosiłbym tutaj burmistrza Trzcianki o krótką recenzję tej uchwały. Szanowni Państwo, zarówno ta, jak i następna uchwała jest realizacją przyjętego przez Państwa w zeszłym miesiącu budżetu gminy Trzcianka. Zapisano w nim, że przeznaczy się 50 tysięcy złotych na podwyższenie kapitału zakładowego ZIK. Ma to oczywiście związek z tym, że chcemy wspólnie zrealizować zadanie pod hasłem budowa sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ulicy Ogrodowej i Sadowej. To zadanie jest w planie do realizacji w tym roku i w tym wesprzemy spółkę. Natomiast spółka zadeklarowała tuż współpracę z nadleśnictwem w zakresie miejsc postoju pojazdów przy jeziorze Sarcz. To jest taka wiązana sprawa. Dziękuję bardzo. Chcę tutaj przypomnieć, że nad projektem uchwały pochylały się komisje Rady Miejskiej Trzcianki. Tak, i tak, Komisja Gospodarcza 22 lutego 2021 roku zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 2.
Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 22 lutego 2021 roku zaopiniowała również pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 3. Komisja Spraw Społecznych w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Otwieram dyskusję. O głos poprosił pan radny Edward Jachimiak. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym się podzielić z Wami taką jedną uwagą związaną z tym projektem, że tak, z jednej strony jako gmina, jako rada mamy prawo do spółki wnieść udział w wysokości X na określone działanie. My w naszym podtekście tej operacji mamy to, że spółka w cudzysłowie nam się wywdzięczy tym, że kupi miejsca postojowe, z których będzie korzystać w cudzysłowie gmina, bo te miejsca postojowe, jak pamiętamy, mają być dla potencjalnych gości, klientów Parku Ryb Słodkowodnych i tam instytucji funkcjonujących. I taka jest, że tak powiem, moja wątpliwość, czy jest to właściwa droga. I tu też rodzi się pytanie, że tak, że jest to taki niepisany deal, a co będzie, jak spółka powie, a my tam nie będziemy żadnych miejsc kupować. I drugie pytanie, czy spółka ZIK w swoim katalogu zadań, którymi ma się zajmować, mówię tutaj o zapisie statutowym, założycielskim, czy ma w ogóle w swoim katalogu zadań kupowanie miejsc parkingowych, organizowanie tych miejsc? I tutaj mam takie wątpliwości i tą uwagę ku rozwadze koleżanek, kolegów radnych i pana burmistrza przedkłada. Dziękuję. Może kilka słów pan burmistrz odpowie. Szanowny panie radny, szanowni państwo, ze swojej strony takich wątpliwości akurat nie mam. Także wszystko jest zrealizowane w sposób taki, żeby było zgodne z prawem, zgodne też tak naprawdę z uchwałą Rady Miejskiej Ścianki, która burmistrza zobowiązała do tego, żeby te miejsca postoju pojazdów zrealizować. Jako że burmistrz Ścianki tego nie może zrobić samodzielnie, poszukiwał kogoś do współpracy. Także te zasady są określone jasno i są trwało to trochę, żeby to nabrało takie ramy, które byłyby właśnie zgodne ze wszystkimi możliwymi tutaj zapisami określonych przepisów. Także proszę się nie martwić. Nikt tutaj nie popełni jakiegoś błędu. Natomiast ta uchwała, na co pragnę zwrócić uwagę, dotyczy zupełnie innej sprawy, czyli wniesienia wkładu na realizację konkretnej, rzeczywistej inwestycji. I to jest przedmiotem Państwa rozważań, a nie działania spółki, które jak najbardziej muszą każdorazowo być zgodne z przepisami i zadaniami spółki jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych głosów, więc zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Treść głosowania. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia przez gminę Trzcianka kapitału zakładowego przez wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka ZOO w Trzciance. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Wstrzymuję się. Pan radny Wincenty Kilian. Wstrzymuję się. Pan radny Józef Łastowski. Za.
Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Wstrzymuję się. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Za chwilę odczytam wyniki. Za uchwałą głosowało 16 radnych, 3 się wstrzymało od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jak tutaj burmistrz wspomniał, prawie że tożsamego z tą pomocą dla podmiotu. Jest to uchwała w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Przypomnę, że nad tą uchwałą pochylała się Komisja Gospodarcza w dniu 22 lutego 2021 roku, która zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały za 6 głosów, wstrzymujących się 0 i przeciw 0. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu 8 za, czyli jednogłośnie. Komisja Spraw Społecznych w dniu 24 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kilka słów bym tutaj może prosił od pana burmistrza. Oczywiście. Jest to również realizacja budżetu podjętego w tym miesiącu, na poprzedniej sesji 4 lutego. Zarówno nasz budżet, jak i budżet powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przewiduje zadanie pod hasłem przebudowa drogi powiatowej Trzcianka Biała. Oczywiście mówimy tutaj o projekcie technicznym dla tej przebudowy, który potrwa przez te 2 najbliższe lata, być może nie 24 miesiące, ale 2 lata finansowe. I w tych latach finansowych 60 i 65 tysięcy z naszej strony i 60 i 65 tysięcy w poszczególnych latach ze strony powiatu muszą być wyasygnowane, żeby taki projekt został stworzony. Mierzymy tutaj w datę sierpień 2022, żeby wówczas móc składać wniosek o dofinansowanie tej inwestycji i realizować ją w latach 2023-2024, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nie będzie żadnych poślizgów, a teraz nie da się ukryć, że coraz dłużej te wszystkie procedury projektowe trwają. Ale taki cel przynajmniej na ten moment mamy i pozostaje wierzyć w to, trzymać kciuki, że tak też się stanie. Także proszę państwa o przyjęcie tej uchwały, żebyśmy mogli powiatowi te środki przekazać, a Zarząd Dróg Powiatowych przejmie inicjatywę, zorganizuje przetarg, wybierze wykonawcę tej dokumentacji, a dokumentacja ma oczywiście obejmować zarówno przebudowę samej drogi, jak i też umiejscowienie w tej przestrzeni ścieżki rowerowej do Białej Trzcianki. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych głosów. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Witold. Nie ma. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 19 za. Przechodzimy, szanowni radni, do kolejnego punktu.
Jest to uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie ze zwolnień ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży na terenie gminy Trzcianka w 2021 roku. Nad uchwałą procedowały komisje gospodarcze, komisja gospodarcza, która pozytywnie przyjęła projekt uchwały w głosowaniu za 6, czyli jednogłośnie. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 22 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 8, również jednogłośnie. Komisja Spraw Społecznych w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji w dniu 24 lutego 2021 roku zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0, również jednogłośnie. Natomiast chciałem teraz się tutaj wypowiedzieć troszeczkę w sprawie faktu, że pojawiły się tak naprawdę dwa projekty uchwały. Jedna sporządzona przez radnych, jedna przez burmistrza. Okazało się, że w tym samym czasie pracowaliśmy nad praktycznie jednym problemem, żeby go rozwiązać. Także jak to już zostało tu powiedziane na komisji gospodarczej, dwa organy doszły do tego samego tutaj wręcz. Nawet ja tu chcę powiedzieć, że uchwała, którą tutaj proponuje burmistrz, jest o wiele dalej idąca niż nam się po prostu wydawało, że można taką uchwałę zrobić. Także jest proludzka, bym tak powiedział, i uważam, że należy ją podjąć. Proszę tutaj głos pan burmistrz Trzcianki Krzysztof Jaworski. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy możliwości zwolnienia tych podmiotów, które wykupują licencję na sprzedaż alkoholu w miejscu przeznaczonym jakby tutaj do spożycia tegoż alkoholu. Dotyczy gastronomii, hotelarzy, restauratorów. I ustawodawca 26 stycznia przewidział taką możliwość, dodatkową możliwość pomocy dla tychże przedsiębiorców. Jest to pomoc po trosze symboliczna, ale też każdy gest się liczy. Nie da się ukryć, że działalność gastronomiczna jest w tym momencie mocno ograniczona, a w zasadzie w tym zakresie niedozwolona. Wobec czego a licencję trzeba przedłużyć, trzeba ją wykupić, wobec czego nie mogąc korzystać w żaden sposób z tej licencji, proponuje się zwolnienie przedsiębiorców z 2/3 obciążenia całorocznego. Ustawodawca przewidział tylko i wyłącznie zwolnienie z części tej opłaty, wobec czego mieliśmy wątpliwość, czy moglibyśmy zwolnić z całorocznego tutaj obciążenia finansowego. Jeśli chodzi o skutek finansowy dla budżetu gminy, to jest on marginalny, bo wynosi w tym przypadku tej uchwały przeszło lekko ponad 10 tysięcy złotych. Oczywiście będzie to miało odzwierciedlenie w budżecie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast ten będzie aktualizowany pewnie niejednokrotnie. W ramach niego też części zadań nie jesteśmy teraz w stanie wykonywać ze względów epidemicznych, wobec czego powinno się to spokojnie zbilansować. Natomiast tym podmiotom gospodarczym z pewnością w jakimś stopniu pomoże. Idąc w parze z kolejną uchwałą, która też jest skierowana ku tej branży restauracyjno-kawiarnianej, czyli zajęcie pasa i obniżenie tam opłat, myślę, że jest to już jakiś konkretny gest, żeby tutaj podtrzymać na duchu przynajmniej te podmioty, które mogłyby się tutaj w Trzciance realizować, ale niestety są zblokowane tą epidemią. Także tutaj chociaż ten gest myślę, że warto wywołać. Także zachęcam Państwa, a mam nadzieję, że radni wnioskodawcy tego swojego projektu nie mają nic przeciwko temu, że pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki też jakby z inicjatywy własnej tutaj przygotowali te rozwiązanie, które wychodzi też naprzeciw i robi to w tych 2/3 części całego kosztu, jaki na przedłużenie tych licencji trzeba by było ponieść. Także proszę, proponuję przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłasza się do wypowiedzi pan radny Adrian Hałuszka. Proszę. Halo.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy z Komisją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był ten projekt uchwały konsultowany? Bo rozumiem, że no, tą uchwałą uszczuplamy budżet właśnie tejże komisji. No nie było mnie na Komisji Rolnictwa, za co przepraszam tutaj Panią Przewodniczącą Anetę Flis, także chciałbym teraz się dopytać, czy no, myślę, że uszczuplimy ten budżet, chociaż... No ale nie, alkoholu rzeczywiście sporo się nie tylko w obecnych czasach spożywa, ale też po prostu używa do dezynfekcji, więc panie burmistrzu? Tak jak wspomniałem, no nie powiem, że była konsultowana, była informowana jakby inna komisja, że takie prace są i myślę, że po prostu musi się dostosować tutaj komisja do tego budżetu, jaki się zmieni. Z pewnością tak czy siak będzie mniejsze spożycie, jeśli chodzi o alkohol. Siłą rzeczy globalnie, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że no nie mogąc sprzedawać tylko alkoholu, no to siłą rzeczy i tak te wpływy gdzieś tam byłyby mniejsze do komisji i komisja ten będzie ten budżet jeszcze aktualizować. A tak jak wspomniałem, dla budżetu gminy, czy nawet dla budżetu komisji ten ubytek jest marginalny. Jest to dokładnie, biorąc, mam tutaj piękne tabelki od pani kierownik referatu organizacyjnego, 10 155 zł i 36 groszy, taki jest skutek finansowy dla budżetu gminnej komisji w tym zakresie. Tych podmiotów, które skorzystają, będzie 16 w tym momencie. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedzi. Zamykam dyskusję w tym temacie. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Trzcianka w 2021 roku. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Jestem za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Jachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Uchwała przeszła jednogłośnie, 19 głosów za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 17/161/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Oczywiście nad tą uchwałą również pochylała się Komisja Gospodarcza. Zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi w dniu 22 lutego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. I Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kilka słów może jeszcze, jeżeli jest taka w ogóle potrzeba. Jakby to uchwała idzie w parze z tą poprzednią. Kolejne rozwiązania dla tej grupy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność głównie, tak się zdaje, głównie restauracyjną, gastronomiczną, kawiarnianą, którzy w ramach tych przestrzeni gminnych mogliby skorzystać z 90% obniżki stawki, czyli ze złotówki do 10 groszy proponujemy, żeby tę stawkę obniżyć, no mając na celu zachęcenie, jeśli już będzie to możliwe, do tego, żeby te ogródki prowadzić, a też po prostu pomoc w zwiększeniu tej przestrzeni, w której będzie można handlować, znaczy sprzedawać, obsługiwać klientów. No też apel pewnie do nas, żebyśmy chętnie wybierali się do takich miejsc, które takie ogródki będą oferować, bo to bez klienta tak naprawdę żaden ogródek nie będzie funkcjonował. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czekam na głosy jakieś z sali. Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr 17/161/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Pan radny Paweł Iwanicki. Za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Pankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hołuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wicenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Witold, nie ma. Pan radny Edward Jachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski. Za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Szanowni radni, uchwała przeszła jednogłośnie, 19 za. Jesteśmy w punkcie 18 porządku obrad. Przy projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. I tak nad tą uchwałą pochyliła się Komisja Gospodarcza, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu 6 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Środowiska Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 8 jednogłośnie. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0. I Komisja Bezpieczeństwa Sportu i Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kilka słów wprowadzenia, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ta uchwała dotyczy drobnych korekt w treści samej deklaracji. Tam Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła, że no nie zgadza się, że tak powiem, zapis w tabelkach. Zamiast A plus B równa się C, no to było A plus C równa się D i to poprawiliśmy w tym zakresie. Natomiast dodatkowo, żeby ułatwić korzystanie z tej deklaracji, na stałe wpisaliśmy kwoty, jakie są ustanowione Radą Miejską, uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki dotyczące wysokości opłat. Także to powinno usprawnić je wypełnianie, chociaż ta wersja elektroniczna już od początku była wyposażona w te zapisy i przeliczanie tej opłaty. Także to tylko taka porządkowa uchwała. Szanowni radni, czy widzicie chęć tutaj rozmowy na ten temat? Nie widzę głosów. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wicenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Jachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Uchwała przeszła jednogłośnie, 19 głosów za. Kolejna uchwała. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę 25/275/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 roku w sprawie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka. Nad uchwałą pracowała Komisja Gospodarcza, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt za 8 jednogłośnie. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5,
przeciw 0, wstrzymujących się 0 i Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Proszę o, tutaj pana burmistrza o wypowiedź w sprawie tej uchwały. Szanowni Państwo, bierzemy udział w projekcie C-Track 50, C-Track 50 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Jest w nim 10 gmin z naszego województwa, które biorą sobie za cel, aby być bezemisyjnymi w roku 2050. I jeden z wymogów tutaj tego projektu jest dostosowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i wyposażenie go w taki specjalny aneks, który obejmuje inwentaryzację tej naszej emisji, czyli ile tak naprawdę tego CO2 generujemy do środowiska przez nasze obiekty komunalne i plan działań adaptacyjnych, które no, chcielibyśmy przedsięwziąć, żeby temu zapobiegać. Oczywiście chodzi o te działania termomodernizacyjne, wymianę kotłów i tego typu działania. Całość uchwały w zasadzie została przygotowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i tak naprawdę oni, żeby się rozliczyć z tych środków, które otrzymali, też bardzo nas prosili o to, żeby to wreszcie się pojawiło z dużym, że tak powiem, poślizgiem, ale udało nam się to uwspólnić. I no, prosi się Państwa o to, żebyśmy mogli to podjąć. W ramach tego projektu chociażby dostaliśmy oprócz tego wsparcia i jakiejś tam wzajemnej współpracy także audyt energetyczny jednego z obiektów komunalnych, który został sfinansowany z tych środków. Natomiast wspólnie będziemy się dzielić tutaj pomysłami, dobrymi praktykami na to, jak to zrealizować i wierzę, że faktycznie w tym 2050 roku obudzimy się już w zielonej, w pełni zielonej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Szanowni radni, nie widzę żadnych głosów z sali. W takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 25 przez 275 przez 20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 roku w sprawie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Uchwała przeszła jednogłośnie, 19 głosów za. Szanowni radni, jesteśmy w kolejnym punkcie procedowania uchwały. Jest to uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. Nad tą uchwałą, z tą uchwałą zapoznała się Komisja Gospodarcza. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 8, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 5. Przeciw 0, wstrzymujących się 0. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Oddaję głos panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, temat tej działki był wywołany w naszych mediach lokalnych przez telewizję lokalną, gdzie faktycznie zgłosiły się osoby, które nie mają jeszcze nadanego numeru, aczkolwiek nie mają go nadanego, bo po prostu nie ma tam ulicy de facto. Także tę nazwę ulicy należałoby nadać i to też się czyni. Nadać nazwę ulicy można za zgodą, bo to jest droga wewnętrzna, jakby będąca własnością de facto tych osób fizycznych. Można tylko za zgodą tych właścicieli. Tutaj tę zgodę właścicieli na
nazwę, zastawę udało się pozyskać. Dlatego też proponuje się taką, a nie inną tutaj nazwę. Mamy też podobną sytuację w jeszcze jednym miejscu w Ciance, natomiast tam ten problem decyzji i podjęcia tutaj wyrażenia zgody przez mieszkańców jeszcze nie został osiągnięty. Mówię tutaj o prawej stronie ulicy Wileńskiej, te Słoneczne Wzgórze. Tam jeszcze nie dopracowaliśmy się jednomyślności, jeśli chodzi o podjęcie tej nazwy i tam ten problem być może znowu w telewizji lokalnej wystąpi, ale to już nie jest jakby zależne od nas. Tam, gdzie są drogi wewnętrzne niestety, ale musi się to opierać o zgodę samych właścicieli. Nadanie tej ulicy nazwy zastawem jest za zgodą tychże właścicieli. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że muszą się zgodzić na tą nazwę wszyscy mieszkańcy. Nie ma, że ktoś... Właściciele nieruchomości. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję, szanowni radni. Nie widzę głosów. Jest jeden? Aha, tutaj, tak, dobrze. O głos poprosił radny Edward Jachimiak. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, chciałbym dopytać, czy ja to dobrze zrozumiałem. Ta ulica mieścić się będzie na terenie gminnym czy prywatnym? Jest to droga wewnętrzna, będąca własnością tych osób fizycznych. Rozumiem. Jeżeli my jako gmina nadajemy tam nazwę ulicy, okej. Czy konsekwencją tego, że to będzie ulica, na nas jako gminie będą ciążyły jakieś inne obowiązki związane z budową, eksploatacją i tak dalej? To stałoby się inną uchwałą o nadaniu tym drogom, tym ulicom kategorii drogi publicznej. Tak? Czyli wtedy ten obowiązek by się ujawnił. Czyli w ujawnił. Stanie prawnym nie. Tak. Dziękuję. Znaczy, no nie. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał zabrać tutaj głos? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Frankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hołuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wilan. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Jachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Mackowski. Za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Uchwała przeszła jednogłośnie, 19 za. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Stobno w rejonie ulicy Kasztanowej. Nad projektem uchwały była komisja gospodarcza. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu za, 5, przeciw, 0, wstrzymujących się 1. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za, 8, przeciw, 0, wstrzymujących się 0. Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za, 5, przeciw, 0, wstrzymujących się 1. Poproszę pana burmistrza o kilka słów wprowadzenia. Szanowni państwo, uchwała dotyczy Stobna, które co prawda jest objęte miejscowym planem na zasadzie całej miejscowości, aczkolwiek wystąpiła tutaj trudność, jeśli chodzi o lokalizację zjazdu dla inwestora, który tam zamierza swoją działalność rozwijać i chcielibyśmy pomóc tutaj temu podmiotowi, który swoją działalność chciałby do gminy Trzcianka przenieść. Kupił tam od nas działki w ubiegłym roku
I w tym momencie chcemy zmienić ten plan tak, żeby umożliwić odpowiedni dojazd do tych nieruchomości. Generalnie staraliśmy się to zrobić innymi sposobami. Wypracowaliśmy takie porozumienie z WZDW. Tak naprawdę Zarząd Dróg zgadzał się na rozwiązania z lokalizacją tego zjazdu, ale utknęło to na etapie procedowania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej u wojewody, który wytknął, że w tym planie nie przewiduje się takiego zjazdu, dlatego też chcielibyśmy ten plan w tym zakresie zmienić, by wesprzeć tę działalność gospodarczą, która mogłaby mieć tam miejsce. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem. Nie widzę żadnych głosów. W takim razie przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geodezyjnym Stobno w rejonie ulicy Kasztanowej. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Plankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski. Za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Uchwała przeszła jednogłośnie, 19 za. Teraz tak. Kolejną uchwałą w punkcie 22 jest to uchwała zmieniająca uchwałę nr 43/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Trzcianka. Jest tutaj to projekt uchwały. Został przygotowany na pisemny wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, pana Roberta Matkowskiego z dnia 8 lutego 2021 roku. I teraz, szanowni państwo, skoro jestem wnioskodawcą takich zmian, to uzasadnię. Prosiłem tutaj o wykreślenie z paragrafu 38 statutu gminy Trzcianka słów i nie więcej niż 5. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna, tak samo jak Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, są komisjami specyficznymi, ponieważ ich utworzenie jest obowiązkowe i wymagalne przez zapisy w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawodawca w sposób równy traktuje te dwa ciała, jeżeli chodzi o ich składy osobowe, co ma swoje odzwierciedlenie w artykule 18a ustęp 2 i 19a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. Inaczej jest w statucie gminy Trzcianka. W rozdziale 6 dotyczący zasad i trybu działania komisji rewizyjnej w paragrafie 38 zapisano, że komisja rewizyjna działa w składzie nie więcej niż 3 członków, nie mniej niż 3 członków i nie więcej niż 5. Natomiast w rozdziale 7 dotyczący zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji w paragrafie 44 widnieje zapis: komisja skarg, wniosków i petycji działa w składzie nie mniej niż 3 członków, przepraszam. Dlatego uważam, że należałoby nadać równy status tym zapisom i w paragrafie 38 wykreślić wyrazy nie więcej niż 5. Dokonanie tej zmiany zrówna w statucie pozycję tych dwóch komisji, co jest zgodne z wytycznymi ustawy wyższej. I drugi punkt w paragrafie 38 drugim: dokonać zmiany zapisu. Rada może odwoływać przewodniczącego komisji jedynie na uzasadniony wniosek 1/3 ustawowego składu rady złożony na piśmie. Na treść: Rada może odwoływać przewodniczącego komisji jedynie na uzasadniony wniosek 1/4 ustawowego składu rady złożony na piśmie. A dlaczego? Przeczytam uzasadnienie. Ustawowy skład Rady Miejskiej Trzcianki liczy 21 radnych. W związku z powyższym 1/3 ustawowego składu radnych to 7 radnych. W artykule 19 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym, która dla samorządu jest ustawą zasadniczą, jest zapisany tryb odwoływania przewodniczącego rady. Widnieje tam zapis, że do złożenia wniosku o odwołanie przewodniczącego rady potrzebna jest 1/4 ustawowego składu rady, czyli w naszym przypadku 6 radnych. W związku z powyższym dochodzi do sytuacji, że do złożenia wniosku o odwołanie przewodniczącego komisji potrzeba zgody 7 radnych, natomiast do złożenia wniosku o odwołanie przewodniczącego rady potrzeba zgody 6 radnych.
Uważam, że te dwie procedury należałoby co najmniej zrównać zgodnie z wytycznymi ustawy o samorządzie gminnym. Nad tą uchwałą, nad tym projektem uchwały pochyliła się Komisja Gospodarcza. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu 4, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z projektem uchwały. Także to samo zrobiła Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji. Czy jest... Znaczy otwieram dyskusję. Czy jest... ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały zmieniający uchwałę numer 43/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Trzcianka. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Wstrzymuję się. Pani radna Wioleta Szukajło. Wstrzymuję się. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Wstrzymuję się. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Wstrzymuję się. Dziękuję za oddanie głosu. Podaję wynik głosowania. Za uchwałą głosowało 15 radnych. Wstrzymało się 4 radnych. Nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta. Szanowni radni, mamy kolejny punkt. Jest to uchwała bardzo wyczekiwana przez mieszkańców naszej gminy. Jest to w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. Projekt uchwały, nad projektem uchwały pochylały się komisje. Ja prosiłem w piśmie wystąpiłem do każdego z przewodniczących komisji o wytypowanie jednego takiego członka do składu. Odczytam tutaj. Komisja Gospodarcza wytypowała przedstawiciela w osobie Jana Czarneckiego, który wyraził zgodę na pracę w Komisji Mieszkaniowej. Spośród Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi do Komisji Mieszkaniowej zgłosili się radna Janina Kamińska, radna Jadwiga Durejko. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi dalej zapoznała się z projektem uchwały. Spośród członków Komisji Spraw Społecznych do Komisji Mieszkaniowej zgłosił się pan Marcin Walkowiak. Jego kandydatura została zaakceptowana przez pozostałych członków komisji. 5 głosów za, jednogłośnie. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zapoznała się z projektem uchwały i Komisja Rewizyjna do Komisji Mieszkaniowej wytypowała radnego Zygmunta Czarnego, który wyraził zgodę na pracę w wyżej wymienionej komisji. Prosiłbym teraz pana burmistrza o kilka słów na temat tej uchwały. Dlaczego jest taka ważna? Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że to będzie pierwsza komisja mieszkaniowa, zakładam, której uda się w tej kadencji przeprowadzić swoje działania. W zeszłym roku zrobiliśmy już podejście, Państwo ustanowili skład komisji mieszkaniowej, natomiast sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na to, żeby ona rozpoczęła w ogóle swoje działania. Także od początku kadencji mija już prawie 2,5 roku, wobec czego lista osób, które zgłaszały się w tym okresie do urzędu z prośbą o to, żeby przydzielić im mieszkanie, wzrosła do 144 już wniosków, co wydaje się być liczbą, którą należałoby już rozpatrzyć, żeby w jakiś sposób te osoby zaspokoić pod tym względem mieszkaniowym.
Nie da się ukryć, że pewne lokale są w międzyczasie zwalniane. Wczoraj mieliśmy też długą dyskusję na temat tego, jak rozwijać te zasoby komunalne i że może możliwe staje się budowanie nowych obiektów. Natomiast Komisja Mieszkaniowa, Społeczna Komisja Mieszkaniowa wypracowuje tutaj taką listę oczekujących. Jakby służy burmistrzowi do tego, żeby według takiej kolejności te lokale przydzielać. Wobec czego proszę Państwa o to, żeby w te prace się zaangażować. Ja mogę też tutaj dołączyć, pomóc. Natomiast no, będę wdzięczny, jeśli taką listę uda się stworzyć. Ona do 31 maja powinna się ukazać i wówczas będzie można według tej nowej, aktualnej już przede wszystkim listy, bo teraz z pewnością sytuacja osób się zmienia w tym okresie. I niekoniecznie te osoby, które teraz są jakby na pierwszych miejscach, mogą być tymi, którym w pierwszej kolejności należałoby zapewnić te lokale. Także prosi się Państwa o to, uprasza się Państwa o to, żeby dokonać tych czynności, pewnie trudnych i wymagających czasu i zaangażowania, ale myślę, że zainteresowani też się odwdzięczą w momencie, w którym będzie to możliwe do spełnienia. Także dziękuję. Dziękuję również. Mam takie pytanie tylko, czyli rozumiem, że burmistrz bez tutaj komisji mieszkaniowej nie może przyznawać mieszkań, czy może? Jak się uprze, to może. Natomiast chodzi o to, że mamy listę, tyle że ona jest po prostu już nieaktualna. Jest na liście 30 parę nazwisk, a 144 oczekujących. No i pytanie, czy tych 30 ma nadal blokować tych 144, czy nie warto wpuścić te nowe osoby do tego, żeby ta lista była. Burmistrz, czy prezydent miasta, czy wójt mógłby nie posługiwać się, nie prosić o pomoc społecznej komisji, ale wtedy no, byłby jednoosobowo odpowiedzialny za decydowanie w sprawach, które tak naprawdę są trudnymi i wartymi wspólnej dyskusji i spojrzenia kilku osób, a nie tylko i wyłącznie jednoosobowo. Nie chodzi mi o to, czy na przykład mógłby burmistrz powołać komisję na przykład z urzędników, która by chodziła po tych wszystkich lokalach. Czy jest tak dopuszczalne w prawie? Bo tylko to zagadnienie interesuje. Mamy tutaj podstawę prawną przywołaną, na bazie której wywołujemy w ogóle ten temat. Czyli ta komisja mieszkaniowa, ona jest określona też uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki, to jedno. A dwa, że urząd to jednak urząd. Nie? I tutaj jakby ta rola społeczna radnych jako przedstawicieli też społeczności lokalnej, no ma na celu pokazanie, że to jest jednak objęcie troską tych lokatorów, a nie tylko i wyłącznie takie no, biurokratyczne podejście. A przez taki pryzmat można by było niestety to postrzegać, nie? Że ktoś zza biurka dokonał takiej oceny. Dziękuję bardzo. Tutaj zgłosił się do wypowiedzi pan wiceprzewodniczący Zygmunt Czarny. Panie burmistrze, ja mam taką wątpliwość. Mamy COVID. Czy my jako komisja w składach trzyosobowych będziemy mogli wejść do mieszkania, przepytać, wypytać, napisać protokół, bo to musi być napisane. Musi być podpisany protokół przez te osoby, które powiedzmy się wypowiadają. Czy to jest zgodnie z prawem? Bo ja w tej chwili ja nie wiem. Ale czy jest takie, powiedzmy, coś takiego, że możemy wejść na mieszkanie? Dziękuję bardzo. Oczywiście. Każda osoba, która zgłasza się tutaj do Urzędu Gminy po to, żeby taki lokal objąć, no godzi się z tymi zasadami, że do jej domu jakby zapukają osoby, które będą chciały tę sytuację materialno-bytową zweryfikować. Także to jest spełnione. Jeśli chodzi o te wytyczne epidemiczne, to wiadomo, że będzie trzeba się tutaj dostosować do tego, tak jak dostosowujemy się na co dzień. Państwo jako członkowie tej komisji będą pełnili takie czynności służbowe, czyli będziecie po prostu Państwo de facto w pracy, społecznej. I na prawie, tak? Tak, takie modne sformułowanie, nie wiem, czy to jest sformułowanie poprawne językowo, ale na prawie, okej. Okay. I te zgromadzenie, liczba nawet tych osób, nie? Jeśli to będą składy trzyosobowe, plus jakiś pracownik, że tak powiem, merytoryczny faktycznie z urzędu do pomocy, bo też taki oczywiście będzie, to wydaje się, że licząc to nawet z gospodarzem, który może gościć 5 osób na Wigilii czy na święta wielkanocne, to jest to zgodne z tymi wytycznymi, dobrze. Nie wspominając o tym, co tutaj dzisiaj jakby miało miejsce i ile osób tutaj się przewinęło. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno takie powiedzmy przemyślenie. No, jesteśmy jako funkcjonariusze publiczni, też mamy być objęci szczepieniem, więc nie wiem, kiedy tam oczywiście to szczepienie. Natomiast może jak tutaj są takie obawy, to warto wybrać radnych spośród tych, co przeszli po prostu COVID. To jest takie. Natomiast inna poważniejsza sprawa, która się przytoczyła w dyskusji przez komisję, bynajmniej gospodarczą, i tutaj bardzo pan radny Józef Łastowski właśnie wyłuszczył sprawę, że radni czy radnym, którzy będą uczestniczyć w tej komisji, bo wiadomo, że będą się poruszać, to jest gmina rozległa, tych mieszkańców powiedzmy potrzebujących, których trzeba w jakiś sposób no, sprawdzić ich wnioski, są na całej gminie. Czy im się będzie należało na przykład kilometrówka albo jakaś delegacja? Proszę tutaj. Delegacja od przewodniczącego. Tutaj się zgłasza się. Przewodniczący oddeleguje radnych do. Rozumiem. Do jakiegoś tam określonego dystansu pokonania. Jeszcze zanim tutaj, bo się zgłasza pani radna Janina Kamińska, dopytam się, czy przewodniczący komisji mieszkaniowej będzie w jakiś sposób no, miał ten dodatek jako przewodniczący komisji? Bo to jest komisja doraźna. Mamy zapisane, że komisje tylko stałe. Jeśli, ale rozmawialiśmy dzisiaj z panią główną księgową i jeśli już nie jest jakimś przewodniczącym jakiejś komisji, to tak. Dobrze. Dziękuję. Tutaj udzielam głosu pani radnej Janinie Kamińskiej. Dziękuję. Proszę państwa, zgłosiłam się do tej komisji i z chęcią pojadę do tych mieszkań i nie chcę żadnych pieniędzy na żadne delegacje, ponieważ uważam, że dostajemy dietę i chyba w ramach diety możemy kupić to paliwo i wykonać te swoje obowiązki, do których się zgadzamy. Nikt nikogo na siłę nie ciągnie do żadnej komisji, więc jeżeli się zgłaszamy, to powinno to być chyba w ramach naszej diety, a nie dodatkowo płatne. Oczywiście, przypominam, że pani mówi to za siebie. Oczywiście za siebie. Dobrze. Dziękuję. W takim razie, szanowni radni, no musimy wybrać komisję, skład komisji. Rozumiem, że tutaj zapytam się tylko, pani radna Janina Kamińska podtrzymuje swoją chęć pracy w komisji. Pani radna Jadwiga Durejko podtrzymuje? Podtrzymuje. Pan radny Jan Czarnecki. Zgadzam się. Jest trzeci. Brakuje nam, jeszcze pan radny Marcin Walkowiak podtrzymuje? Zgadzam się. Dobrze. Czyli brakuje nam, właśnie jeszcze mam tutaj, przepraszam, pan radny Zygmunt Czarny też podtrzymuje, czyli brakuje jeszcze jednego radnego. Proszę zgłosić. Czy ja mogę zaproponować pana Józefa? Proszę, tutaj głos oddaję panu radnemu Zygmuntowi Czarnemu. Panie Józefie, pan ma doświadczenie w tej komisji, razem żeśmy jeździli już niejedno mieszkanie przeglądali. Czy chciałby pan pracować w tej komisji? Głos oddaję panu radnemu Józefowi Łastowskiemu. Ciężko podjąć tu decyzję, bo ja jestem w takim wieku, że najbardziej jestem narażony na tego koronawirusa. Ja też. Ale zakładając, że rzeczywiście może nie będzie, no to wtedy wyrażę zgodę, ale wolałbym, żeby jednak rzeczywiście ktoś... Nawet już byłeś przewodniczący tej komisji. Byłem, no. No. Czy my możemy te wszystkie osoby, które są, wpisać i blokowo podjąć uchwałę? Tak, tak. Skład komisji, tak jest. Tak, Józi powiedział tak, nie? Mhm. Pan Łastowski się zgodził. Z ciężkim sercem, ale się zgodził dla dobra mieszkańców gminy. Słucham? Ktoś chce się pytać jeszcze? Aha, dobrze. Później pan poprosi, żeby wybrali za siebie przewodniczącego. Nie, tu dobrze. Dziękuję za zwrócenie prawidłowej uwagi, bo może ktoś jeszcze chciałby wziąć udział w tej komisji mieszkaniowej. Pan radny Józef Łastowski.
Mam pytanie do pana burmistrza. Nie wiem, czy do projektanta tego projektu uchwały. Czy nie można by było, chociaż tu już widzę, że szóstego trudno wybrać, ale czy nie można by było wybrać siódmą jeszcze osobę? Ze względu na to, że czas jest dość krótki i trudny, a może się tak zdarzyć, że ktoś w czasie tych wizyt w mieszkaniach wypadnie i wtedy się komisja zaczyna kruszyć. Bo jak naprawdę nie podzielimy grupy na dwie, trzyosobowe podgrupy, jakbym to powiedział, to może być problem, żebyśmy w czasie to zrobili. Oczywiście odpowiedź brzmi tak, no można mieć 7, 8, 9, 10 osób, nie ma problemu. To zapraszam jeszcze radnych do pracy w tej komisji. A ja bym chciał zgłosić, jeżeli mogę, ze swojej strony panią radną Wioletę Szukajło do tej komisji. Do pracy. Dlaczego się tego spodziewałam? Nie ukrywam, że słowa pana Łastowskiego, które padły na komisji w tym tygodniu, troszeczkę mnie do tego zniechęciły, ponieważ moje obowiązki zawodowe naprawdę będą kolidowały z pracą w tej komisji. I obawiam się, że nie będę mogła sprostać oczekiwaniom pozostałych członków. Chyba, że jako rezerwa. No właśnie jest ten siódmy zawodnik potrzebny w tej komisji, więc może by jednak dała się pani przekonać. Tutaj się... Jako rezerwowa, okej, okay, dobrze, zgadzam się. Jeżeli rzeczywiście będzie któraś z osób miała problem z pracą, to mogę ewentualnie zastąpić. Ale to pod tym warunkiem, że naprawdę jako rezerwowa. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani radna Jadwiga Durejko, proszę. Ja już brałam w czasie swojej lat pracy jako radna 3 albo 4 razy w takich komisjach udział i powiem państwu, że naprawdę to jest ciężka praca i to jest, to jeżeli ktoś nie... Ja myślę, że osoby, które po prostu nie brały udziału w takich komisjach, naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, co trzeba zrobić. I jestem tego zdania, że przede wszystkim członkowie takiej komisji muszą być dyspozycyjni. Dlatego, że tak, bo to idzie się od rana do wieczora. Poza tym zwróćcie państwo uwagę, jaki mamy obszerny teren. A no dowcip polega na tym, że to nie jest tak, że w samych centrach ci ludzie się znajdują. Odwrotnie, właśnie trzeba dojechać w takie kąciki. Mało tego, najczęściej czwarte piętro, bo to jest, no to są ludzie, którzy wiadomo, no, czekają na te mieszkania w bardzo różnych warunkach i te znajdują się nie w takich jakichś luksusowych miejscach. Nie po to by się zwracali po mieszkania, prawda, gdyby mieli tam po prostu doskonałe miejsca. Dlatego przede wszystkim apeluję, fajnie byłoby, bo komisje muszą być trzyosobowe, jeżeli są trzyosobowe komisje, to po prostu to idzie sprawnie, bo dzielimy się terenami, jedna komisja bierze jeden skład taki teren, inny skład taki. Byłoby nieomalże luksusowo, gdyby była dokoptowana jeszcze jedna trójka. Bo jak ja słyszę, że jest 140 mieszkań, 140 miejsc do obejścia, no to powiedzcie sobie na pół, to jest 70 mieszkań. To się tak mówi, to jest, naprawdę jest co robić. Naprawdę. I takie komentarze, bardzo przykro się słyszy komentarze, ja nie muszę, ja tam mam dietę i tak dalej. Ja też tak nigdy jeszcze nie otrzymałam pieniążków za komisję mieszkaniową, ale tak jak wiecie, porównam sobie tak uczciwie, tak z ręką na sercu. Pracę w komisjach innych, takich po prostu naszych, a ta to jest nieba i ziemia, tu jest naprawdę, jest co robić. Ja, uwierzcie mi państwo. I tak wolałabym, żeby demagogii nie dokładać do tego, bo to jest ciężka praca. Jeżeli udałoby się jeszcze skompletować jedną komisję, czyli jeszcze trójkę, bo pan burmistrz mówi, że statutowo można, prawda, mieć większą liczbę tych ludzi.
To byłoby super, ale nic na siłę oczywiście. No i apeluję do... Naprawdę, pani Wioletka, podziwiam, że pani się zgadza, bo to trzeba być dyspozycyjnym. Od rana do wieczora. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zareklamowanie pracy w tej komisji. Głos oddaję pani radnej Wiolecie Szukajło. Ja tak jeszcze gwoli do pytania. Czy do tego 31 maja tego roku komisja musi odwiedzić wszystkie te mieszkania? Tak. Dokładnie tak. Sporządzić listę do 31 maja. Tak, jak człowiek taki z doświadczeniem. Toż mówię, musimy dosłownie wszystkich i to rzetelnie, tak od razu uprzedzam, dlatego że raz, że to są ogromne oczekiwania, a dwa, że ludzie po prostu pilnują tego. Nie ma lipy. Nie, już... Ja mówię uczciwie, że ad voce pan wiceprzewodniczący Zygmunt Czarny. Słuchajcie, szanowni radni, taka rzecz. Ja tu z koleżanką Jadwigą, z panem Łastowskim i radnymi, których nie ma w tym składzie rady, myśmy często byli po tych mieszkaniach. To nie jest tak prosto wejść do mieszkania, bo to są mieszkania zabudowania, nieraz gdzieś ukryte daleko w lesie, gdzieś na polu, w polu. Gdzieś trzeba dojechać nad torami gdzieś. Także to nie jest takie proste. Na przykład przy stacji kolejowej w Trzciance. Są osoby, które wnioskują już któryś kolejny raz. Czekając na te mieszkania po 10-15 lat. To jest problem. I oni są odrzucani. Często te budynki są czyjąś własnością. I oni tam siedzą, a burmistrz nieraz nie ma wpływu, żeby te mieszkanie, powiedzmy, dać komuś, bo tam ktoś zostaje w tym mieszkaniu, bo mieszkają osoby po 6-7 osób w tym budynku, w tym mieszkaniu. I to jest dylemat. No, pani burmistrz, to jest prawda, niech pan powie. No, dlatego o tym mówię. To nie jest takie proste. Komisja ma podjąć decyzję, czy się należy mieszkanie, czy nie. Wracamy do tych starych wniosków, to są tak grube teczki z dokumentacją. Tam trzeba mieć odpowiednie pieniążki, że mieszkanie dostać, też trzeba mieć pieniądze. Też za to mieszkanie trzeba płacić. Za mieszkanie nikt nie będzie płacił. Burmistrz też nie będzie płacił, pomimo, że mieszkanie przydzieli. I to są takie dylematy, że naprawdę jest duży problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. O głos poprosił pan radny Edward Jachimiak. Bardzo proszę, panie przewodniczący, aby pan natychmiast przystąpił do głosowania. Ponieważ moi przedmówcy w sposób skuteczny zniechęcą tych, którzy... Właśnie chciałem zamknąć dyskusję. I może się okazać, że my ani jednej komisji, ani jednej osoby, bo oni straszą po prostu cały czas. A czy są jakieś pozytywy tej działalności? Są pozytywy. Tak, są pozytywy, bo się idzie do ludzi face to face, herbatę się czasami wypije, o życiu się porozmawia. Także proszę, abyście nie wchodzili na ten ton źle, niedobrze, nie uda się i tak dalej. No, tam są też pozytywy. Dziękuję. Dziękuję również. Szanowni radni, naprawdę tam widzę, że się jeszcze zgłasza pan radny Józef Łastowski. Proszę. Jestem przekonany, że już za bardzo chętnych nie będzie, ale mimo wszystko zaproponuję jeszcze jedną osobę. Bo tak tu patrzę na tych, z którymi w poprzednich latach pracowałem, jest to Łukasz Walkowiak. I proponowałbym tą osobę, no, chociaż nie potraktować tak jak pani Wioletta, druga rezerwa. Szanowny, dziękuję za głos. Szanowny panie radny, czy pan się zgadza? Proszę, pan radny Łukasz Walkowiak. Nieprzyzwyczajony jestem do rezerwy, ale zgadzam się. Dziękuję bardzo. Mamy 8 radnych wpisanych do komisji. Tu jeszcze się zgłasza pani radna Jadwiga Durejko. Już naprawdę króciutko, proszę. Chciałam powiedzieć, że przedstawiłam realnie, jak sytuacja wygląda, bo zdarzało się już tak właśnie, że z niewiedzy i potem były różne wyniki.
A panie Joachimiak, komisja daje radę, spokojnie. Ale ja nie pamiętam nazwiska Joachimiak w żadnej komisji mieszkaniowej. No nie. Może mam sklerozę. Nie mam. Szanowni radni, mamy już 8 radnych do tej komisji, więc ja bym chciał jeszcze zaproponować może jeszcze jednego radnego. Radnego... Matkowski. Mam z listy. Chciałem zaproponować tą pracę w tej komisji. Wiadomo, to chodzi o trzeci dodatkowe ciało, które by odciążało tak naprawdę te dwie. Pan radny Adrian Hałuszka. Czy by się zgodził na wstąpienie do tej komisji? Dziękuję panie przewodniczący za tą nominację. Panie przewodniczący, no cóż mogę powiedzieć, ja już byłem raz kandydatem i zostałem też wybrany tutaj przez szanowne grono radnych do pracy w tej komisji pod przewodnictwem pani radnej Jadwigi Durejko i no nie odbyła się ta komisja, nie chodziliśmy. I naprawdę powiem państwu szczerze, no w tym czasie teraz, no ja nie pójdę, po prostu nie pójdę w tym czasie. Gdzie rzeczywiście zagrożenie epidemiczne jest, występuje. Nie wiem, na ile tutaj przewodniczący komisji będzie w stanie skorzystać z nowatorskich metod pracy. Nie wiem, na ile będzie można użyć takie metody, na ile będzie można rzeczywiście czy na fotografiach przedstawić te mieszkania, czy rzeczywiście trzeba tam iść do tych szanownych państwa, czy rzeczywiście trzeba się tam z nimi spotkać na miejscu. Ja wiem, że tutaj każdy chce porozmawiać, chce pokazać rzeczywiście, że warunki są pewnie ciężkie. Natomiast no, tej substancji gminnej państwo wiecie, że nie mamy zbyt wiele, to jest A. B, nie mamy zbyt wiele środków. Siedzi tutaj pan Mariusz Kukuś, prezes TTBS. Środki są, jakie są w gminnej kasie i to budownictwo mogli państwo radni na spotkaniu wspólnym tutaj organizowanym przez pana burmistrza i gdzie pan Mariusz Kukuś jako prezes też był prelegentem, usłyszeć, zobaczyć, jaki stan mieszkaniowy jest i czy ewentualnie wsparcia zewnętrzne ze środków, no właśnie zewnętrznych będzie na budownictwo komunalne. No i no krótko, no w temacie. Naprawdę czas jest ciężki. Jeżeli będą metody nowe wypracowane co do diagnostyki, bo ja też nie miałem okazji przyjrzeć się, czy tam są kryteria konkretne wyznaczone przy przyznawaniu punktów chociażby. Bo ocenić i wybrać i skazać kogoś na koniec listy, a kogoś na początek, no to naprawdę konia z rzędem, kto tą ciężką pracę zrobi i kto rzeczywiście usankcjonuje tą listę. Więc w tych realiach dzisiejszych, w których się znajdujemy obecnie, ja dziękuję naprawdę. Dobrze, dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Łukasz Walkowiak. No ja jako ten rezerwowy, być może mój głos nie będzie wymierny, ale taką propozycję mam również. Ta osoba też nie jest przyzwyczajona do rezerwy, ale być może się zgodzi. Radny Paweł Iwanicki może zasili ławkę rezerwowych. Oddaję głos. Pytamy się tutaj pana radnego. Prawego. Mieliśmy już kończyć. Jeszcze się widzę, załapałem tutaj do kadry. No powiem tak, ja mam również bardzo mało czasu. Jak tutaj pan radny Józef Łastowski powiedział, że jest starszą osobą, troszkę się boi też o zdrowie, jest w grupie ryzyka, no to już chciałem podnosić rękę i powiedzieć, no jestem młodym, może będę chodził. Ale jak pani Jadzia zaczęła, pani radna Jadwiga Drejka zaczęła mówić, ile to czasu zajmuje, ile to trzeba się poświęcić dni, ile jest mieszkań do przejścia, jaki jest krótki czas, żeby to zrobić, no to tak sobie przeanalizowałem, ile mam tutaj też oprócz jako radny spraw zawodowych. No i tak sobie uświadomiłem, że no tak jak pani radna Wioletta powiedziała, no będzie bardzo ciężko mi to pogodzić, ale jako rezerwowy na ławkę rezerwowy. Możemy? Może pisać? Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Mamy 9 radnych, zamykam dyskusję, zatem przejdziemy do głosowania. Wpiszę tylko nazwisko. Proszę nas w nawiasie. Zapiszę na końcu. Szanowni radni, także przechodzimy tutaj do procedowania
członków komisji mieszkaniowej, składu. Kto jest za wyborem radnych do komisji mieszkaniowej? Radna Jadwiga Durejko, radna Janina Kamińska, radny Jan Czarnecki, radny Zygmunt Czarny, radny Marcin Walkowiak, radny Józef Łastowski, radna Wioleta Szukajło, radny Łukasz Walkowiak i radny Paweł Iwanicki. Oddajemy głos. Pan radny Paweł Iwanicki. Zgadzam się. Za. Pani radna Aneta Flis. Za. Pan radny Adam Prankiewicz. Za. Pan radny Robert Matkowski. Za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Józef Łastowski. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Jestem za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosów. Skład komisji został przyjęty jednogłośnie, 19 głosów za. Musimy jeszcze wybrać przewodniczącą komisji mieszkaniowej. Z tych 9 radnych, słucham, kto by miał, czekam na propozycję, tak? Zgłasza się pan radny Józef Łastowski. Proponuję 3 minuty przerwy i żebyśmy się spotkali. Przychylam się, nawet 5 minut, także zapraszam radnych o 19:25.
Szanowni radni, zapraszam na miejsca. Przyspieszymy troszeczkę obrady. Dostałem taką informację, że radni spośród, którzy zasiedli w komisji mieszkaniowej, wybrali przewodniczącego tej komisji w osobie pana Józefa Łastowskiego. Natomiast wiadomo, trzeba to przeprocedować w sposób, poddać głosowaniu. Zgodnie ze statutem trzeba zagłosować. W związku z powyższym, treść głosowania. Kto jest za wyborem radnego Józefa Łastowskiego na przewodniczącego komisji mieszkaniowej? Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Już wyraziłem zgodę, to jestem za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. 19 głosów za wyborem radnego Józefa Łastowskiego na przewodniczącego komisji mieszkaniowej. Teraz, szanowni radni, musimy podjąć cały projekt uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej, gdzie w paragrafie pierwszym powołuje się komisję mieszkaniową zwaną dalej komisją w składzie. Radna Jadwiga Durejko, radna Janina Kamińska, radny Jan Czarnecki, radny Zygmunt Czarny, radny Marcin Walkowiak, radny Józef Łastowski, radna Wioletta Szukajło, radny Łukasz Walkowiak, radny Paweł Iwanicki. Paragraf drugi. Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej został wybrany pan radny Józef Łastowski. Musimy podjąć jeszcze właśnie to głosowanie w sprawie całej uchwały. Także głosujemy nad projektem uchwały powołania Komisji Mieszkaniowej. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Jestem za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo za. Za głosy 19 radnych głosowało za. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, więc uchwała została przyjęta. Mamy powołaną komisję mieszkaniową. Szanowni radni. Kolejny punkt w porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. Poprzez procedowanie pewnych uchwał podczas tej sesji z obligatoryjnych powodów pan radny Zygmunt Czarny pozbywa się członkostwa w komisji rewizyjnej oraz pan radny Witold Perski również pozbywa się swojego miejsca wśród członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest to związane z ustawą samorządową, która nie daje takiej możliwości wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki. Kolejne uchwały spowodowały, że w Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi został powołany nowy przewodniczący, a pani Aneta Flis już nie jest przewodniczącą.
Tak samo się ma sytuacja do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie pan Łukasz Walkowiak nie jest przewodniczącym. Mamy nowego przewodniczącego. W takim razie jeszcze chciałbym, żebyście radni złożyli jakieś wnioski, które byśmy mogli tutaj odnośnie procedowania tej uchwały. Aha, mam tu jeszcze chciałbym odczytać uzasadnienie do tej uchwały, że zmiana dotyczy, mając na uwadze dotychczasowe zmiany, opracowano projekt niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy również wyboru radnej Jadwigi Durejko na przewodniczącą komisji rewizyjnej oraz uwzględnienia prośby radnego Adriana Hałuszki o włączenie w skład Komisji Spraw Społecznych. Niniejszy projekt uchwały właśnie zakłada te wszystkie zmiany. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że Komisja Gospodarcza 22 lutego zapoznała się z projektem uchwały. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w głosowaniu 8 za. Komisja Spraw Społecznych zapoznała się z projektem, tak samo jak Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji. Czy są jakieś, tak tutaj się zgłasza pan radny Marcin Walkowiak. Proszę tutaj głos. Tak, panie przewodniczący, ja chciałbym zaproponować i zgłosić kandydaturę pana Marka Nombrowskiego do uzupełnienia komisji rewizyjnej. Już. Dziękuję. Czy pan radny Marek Nombrowski zgadza się? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Tutaj zgłaszał się pan Marek Dąbrowski, przygotowuje się pan radny Edward Jachinak. Proszę tutaj głos dla pana Dąbrowskiego. Halo, halo. No, dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym zgłosić do komisji rewizyjnej panią Janinę Kamińską. Dziękuję. Czy pani Janina Kamińska zgadza się? Tak, zgadzam się. Dziękuję. Dobrze. Tutaj do głosu się zgłosił również pan radny Edward Jachimiak. Dziękuję. Proszę o przyjęcie mojej rezygnacji z pracy w Komisji Spraw Społecznych. Dziękuję. Dziękuję. Przyjmuję tą deklarację. Szanowni radni, tylko przypomnę, że w dniu dzisiejszym zmieniliśmy statut gminy Trzcianka, który zakłada, że w komisji rewizyjnej jest 5 radnych. On zacznie obowiązywać za 14 dni, dlatego mamy dzisiaj 5 radnych w komisji rewizyjnej po tych propozycjach. Dlatego jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, no jednak jeżeli ktoś by chciał wejść jeszcze w skład komisji, to bym się tutaj no naprawdę wstrzymał do czasu uprawomocnienia się statutu. Czy są jeszcze jakieś wnioski, zmiany? Nie ma. Czy, szanowni radni, bo ja rozumiem, tylko tak podpytam może pani mecenas, czy każą komisję głosować składy całościowe, czy całościową uchwałę? Jak tutaj radni? Bo jeżeli my po prostu wpiszemy, odczytam całą uchwałę ze wszystkimi nazwiskami i potem powiedzmy może jednorazowo, blokowo przyjmiemy tą uchwałę w sprawie tych składów. Taka jest propozycja. Nie widzę głosów sprzeciwu. W takim razie momencik, tylko za chwilę dostanę karty do głosowania. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. To szanowni radni, jesteśmy w projekcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji, stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. Odczytam po zmianach, jakie są składy. Komisja rewizyjna, Jadwiga Durejko przewodniczący,
Edward Jachimiak, członek, Marek Dąbrowski, Wiesław Natkaniec i Janina Kamińska. Komisja Gospodarcza. Tomasz Tomczak, przewodniczący, Jan Czarnecki, członek, Witold Perski, członek, Robert Matkowski, członek, Marek Dąbrowski, członek, Józef Łastowski, członek, Wioletta Szukajło, członek. Komisja Spraw Społecznych. Marcin Walkowiak, przewodniczący, Czesław Rogosz, członek, Adam Prankiewicz, członek, Marek Dąbrowski, członek, Paweł Iwanicki, członek, Adrian Hałuszka, członek. Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi. Już, zaraz, widzę taki miałem, moment, tylko. Dobra. Odczytuję skład Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi. Wincenty Kilian, przewodniczący, Aneta Flis, członek, Ryszard Wiland, członek, Adrian Hałuszka, członek, Zygmunt Czarny, członek, Jan Czarnecki, członek, Janina Kamińska, członek, Jadwiga Durejko, członek, Józef Łastowski, członek. Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji zostaje bez zmian osobowych, tak jak ale odczytam. Adam Prankiewicz, przewodniczący, Ryszard Wiland, członek, Tomasz Tomczak, członek, Czesław Rogosz, członek, Łukasz Walkowiak, członek, Wiesław Natkaniec, członek, Paweł Iwanicki, członek, Wioletta Szukajło, członek. I mamy Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj wprowadzonego mamy pan radny Edward Joachimiak jako przewodniczący, Łukasz Walkowiak, członek, Aneta Flis, członek, Wincenty Kilian, członek i Marcin Walkowiak, członek. Tak się przedstawiają składy osobowe. W związku z... Aha, tak. Udzielam panu, zgłosił się pan radny Marek Dąbrowski. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. W związku z tym, że zostałem zaakceptowany i będę pełnił zaszczytną rolę członka komisji rewizyjnej, to jest moja trzecia komisja na tą chwilę. W związku z tym chciałbym zrezygnować z Komisji Spraw Społecznych. Dobrze. Ja rozumiem, że akceptacja nastąpi dopiero w drodze głosowania nad uchwałą. Natomiast rzeczywiście tu się rzeczywiście przychylam się do wpisania, czyli będzie tak, to Komisja Spraw Społecznych wygląda w następujący sposób. Jeszcze nie otrzymałem wniosku pana Marcina Walkowiaka, więc nadal będę czytował, że Marcin Walkowiak przewodniczący, Czesław Rogosz członek, Adam Prankiewicz członek, Paweł Iwanicki członek, Adrian Hałuszka członek. Takie są składy. W związku z powyższym przechodzimy, nie ma rozumiem tutaj już żadnych głosów w sali, więc przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Trzcianki. Pan radny Paweł Iwanicki. Ja się wstrzymuję. Pani radna Aneta Flis. Wstrzymuję się. Pan radny Adam Prankiewicz. Wstrzymuję się. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Wstrzymuję się. Pani radna Jadwiga Durejko. Również się wstrzymuję. Pan radny Wincenty Kilian. Wstrzymuję się. Pan radny Józef Łastowski. Wstrzymuję się. Pan radny Ryszard Wiland. Wstrzymuję się. Pan radny Czesław Rogosz. Wstrzymuję się. Pan radny Tomasz Tomczak. Jestem za. Pan radny Jan Czarnecki. Jestem za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. No za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Za chwilę podam wyniki.
odczytuję. Za uchwałą, za projektem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się 9 radnych. Znaczy uchwała przeszła. Jesteśmy w kolejnym punkcie obrad w sprawie rozpatrzenia petycji. Dobrze. Każdy się z radnych zapoznał. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Trzcianki i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej działania władzy publicznej muszą mieć podstawę prawną i mieścić się w granicach prawa. Przepisy nakłada obowiązek działania organów gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami kompetencyjnymi. Zgodnie z artykułem 6 ustawy o petycjach, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyłają do podmiotu właściwego. Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska Trzcianki uznała, że organem właściwym do rozpatrzenia petycji jest Rada Ministrów jako podmiot nadzorujący proces, w tym wypadku proces szczepień. Taka chodziła petycja, wchodziła w grę. Natomiast nad tym projektem uchwały pochyliła się Komisja Gospodarcza w dniu 22 lutego 2021 roku. Komisja zapoznała się z projektem uchwały. To samo zrobiła Komisja Środowiska Rozwoju Wsi, Komisja Spraw Społecznych również zapoznała się oraz Komisja Bezpieczeństwa Sportu, Turystyki i Promocji również zapoznała się z projektem uchwały. Czy jest tutaj chęć dyskusji nad tą? Jeżeli nie ma, to byśmy przeszli do głosowania. Zatem głosujemy. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w nawiasie OR.152.1. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Już nie ma, dobrze. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Wstrzymuję się. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiliant. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosu. Za chwilę podam wyniki. Siedemnaście za, jeden wstrzymujący. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Również w sprawie rozpatrzenia petycji. Chodziło tutaj o też również sprawę szczepień na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i uznaje się za niewłaściwą z uwagi na brak kompetencji i przekazuje petycję do Rady Ministrów jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. Projektem uchwały zapoznały się wszystkie komisje. Nie wiem, czy jest jeszcze tutaj chęć dyskusji nad tym. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny. Czekam. Druga. Druga. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski. Za. Pan radny Jestem za. Dąbrowski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 19 głosów za.
kolejnym punkcie mamy kolejną petycję. Rada Miejska Trzcianki, rozpatrując petycję w obronie prawdy, godności i wolności człowieka, uznaje za niewłaściwą z uwagi na brak kompetencji i przekazuje petycję do Rady Ministrów jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. I tutaj wszystkie komisje, widzę, że się zapoznały z projektem. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hołuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Za. Pan radny Wincenty Kilian. Wstrzymuję się. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Mutkowski. Za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Nad projektem uchwały za głosowało 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Szanowni radni, mamy teraz kolejną uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia samorządowej karty rodziny. I tutaj mamy taki zapis, że Rada Miejska Trzcianki, rozpatrując wniosek Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, nie uwzględnia wniosku o przyjęcie w gminie Trzcianka samorządowej karty praw rodziny. Widzę, tutaj się zapoznały wszystkie komisje z projektem. Czy jest chęć dyskutowania nad uchwałą? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hołuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Wstrzymuję się. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Przeciw. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski. Za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Już odczytuję wyniki. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymał się 1. Uchwała została przyjęta. Szanowni radni, przechodzimy tutaj do punktu 29, czyli punktu, który wszedł pod obrady na dzisiejszej sesji. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju Sołec, siedlisko Biała w gminie Trzcianka. I tutaj bym prosił pana burmistrza o kilka słów wprowadzenia. Szanowni państwo, wspólnie z moderatorem Odnowy Wsi, sołectwa Siedlisko Biała, ale też również Runowo oraz Rychlik, stosowne strategie rozwoju swoich przestrzeni wiejskich wypracowywały. Były to warsztaty, w których brały udział delegacje z tychże sołectw i pod uważnym okiem tych moderatorów te strategie zostały przygotowane. Co więcej, te strategie dla Siedliska i dla Białej właśnie w poniedziałek i wtorek odpowiednio zostały przez zebrania wiejskie ustanowione jako ich własne strategie, które chcą w najbliższych latach realizować. Te strategie obejmują oczywiście cykl zadań krótko- i długoterminowych, które sołectwa uważają za najbardziej
priorytetowe do realizacji. Ale co więcej, istotne jest to, że warunkiem tak naprawdę udziału, tudzież no, uzyskania dodatkowych punktów w konkursach z Urzędu Marszałkowskiego jest właśnie posiadanie tych strategii rozwoju sołectw. Także żeby jutro wystąpić w ostatnim dniu tak naprawdę naboru z wnioskiem o dofinansowanie wspomnianych projektów w Siedlisku i Białej, te strategie w dniu dzisiejszym musiałyby zostać podjęte. Zakładam, że skoro wola mieszkańców na zebraniach wiejskich została, że tak powiem, wyrażona i te strategie zostały przez te lokalne społeczności przyjęte, to radni Rady Miejskiej Ścianki nie będą mieli żadnych wątpliwości, żeby też się do tego przychylić. A my jutro będziemy mogli stosowny wniosek zawieźć do Poznania i potem trzeba trzymać kciuki za powodzenie tych projektów. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Otwieram dyskusję. Myślę, że zostało wszystko wytłumaczone. Nie widzę głosów z sali. W takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołeckich strategii rozwoju Sołec, siedlisko Biała w gminie Trzcianka. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Prankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pani radna Wioletta Szukajło. Jestem. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Jestem za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych jednogłośnie. Szanowni radni, kolejną uchwałą, która została wprowadzona do porządku obrad w dniu dzisiejszym, jest to uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus Trzciance. Proszę burmistrza o dwa słowa na ten temat. Szanowni państwo, uchwała ta została podjęta już przez radę. Niestety wojewoda dopatrzył się w niej uchybień polegających na tym, że no bardziej szczegółowo powinniśmy podejść do tematu. Podobny problem jak my mają inne gminy w województwie wielkopolskim, nie wiem jak jest w innych województwach, ale tutaj pan wojewoda uchyla na potęgę te uchwały. Konsultacje trwały aż w zasadzie do dnia dzisiejszego, dlatego ta uchwała tak późno tutaj dotarła. Natomiast wydaje się, że liczymy na to, że tym razem uda się te rozwiązania, które zostały zapisane tutaj, przeforsować i ta uchwała będzie mogła wejść w życie i w momencie, w którym wojewoda dopuści prowadzenie działalności dziennych domów opieki i klubów seniora, będziemy mogli jakby z dnia na dzień to uruchomić. Zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały zaistniała w zakresie specyfikacji tego tutaj, tej odpłatności i ostatecznie pracownicy CUS-u wspólnie tutaj z konsultacji z innymi gminami, z panem wojewodą ustalili, że zaproponujemy, że tylko i wyłącznie odpłatność będzie dotyczyła posiłków w zakresie funkcjonowania tego dziennego domu, natomiast pozostałe usługi pozostaną nieodpłatne dla uczestników. Także zobaczymy, czy to rozwiązanie wojewoda zaakceptuje, natomiast wydaje się, że no chcemy, żeby to już poszło ze względu na to, że chcielibyśmy być gotowi do tego, żeby te usługi uruchomić z dnia na dzień, kiedy tylko wojewoda zdejmie zakaz funkcjonowania dziennych domów, który obowiązuje bezterminowo na ten moment. Aczkolwiek pewne działania są już prowadzone, bo chodzi tutaj o zakaz prowadzenia działań stacjonarnych. Także wszelkie
prace w klubie seniora, które mogą się odbywać online, tak też się odbywają, a dom dziennej opieki no, siłą rzeczy jest domem tej opieki stacjonarnej, wobec czego tutaj czekamy na zielone światło ze strony wojewody i liczymy na to, że uda się tę wersję uchwały zaakceptować w organie nadzoru. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Myślę, że nie ma o czym dyskutować. Zamykam dyskusję w takim razie i przechodzimy do głosowania. Treść głosowania. Projekt uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu Senior Plus w Trzciance. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Frankiewicz. Jestem za. Pan radny Adrian Hołuszka. Jestem za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Radny Robert Matkowski za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. 19 głosów za. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Jesteśmy w 31 punkcie. I tutaj na wczorajszym posiedzeniu komisji, takim posiedzeniu w sprawie TBS-u wyszła taka sprawa, że prezes, burmistrz rozmawiali dużo na temat sytuacji, w jakiej się znalazła ta spółka, dlatego i czy Rada Miejska Trzcianki jest w stanie tej spółce w jakiś sposób pomóc, bo w końcu to jesteśmy jej jedynym udziałowcem. I taka propozycja wyszła, żeby podjąć stanowisko Rady Miejskiej w Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 roku o następującej treści. Rada Miejska Trzcianki wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Trzciańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółka z o.o. w Trzciance i zobowiązuje się burmistrza Trzcianki do przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej sposobów możliwości realizacji tego stanowiska. Chciałbym się zapytać burmistrza tutaj, jak widzi właśnie takie stanowisko. Ja wiem, że to jest w gestii Rady, natomiast akurat tutaj będzie do burmistrza należało znalezienie sposobów. I kasy, tak jest. Myślę, że gdyby tam nie było słowa zobowiązuje się, pewnie wykonałbym to tak samo ochoczo, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, że ta uchwała została przez państwa podjęta. Dziękuję. Myślę, na tym spotkaniu był taki ogólny konsensus w tej sprawie, więc myślę, że jeżeli jest chęć dyskutowania nad tym stanowiskiem, tak, tutaj się zgłasza pan radny Tomasz Tomczak. Jest pan, słyszałem. Ja chciałbym tylko, ponieważ nie wszyscy, myślę, że to dzisiejsza nasza sesja ma większy zasięg niż wczorajsze spotkanie, to chciałbym, żeby chociaż parę słów powiedzieć, z czego ta sytuacja wynika i dlaczego takie działania powinniśmy podjąć. Dobrze. Szanowni Państwo, otóż Trzcianskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką, która na rzecz gminy i jej mieszkańców wykonała kilka inwestycji w ostatnich latach. Działo się też tak, że gmina oczekiwała konkretnych działań udostępnienia przestrzeni w tych nowo budowanych obiektach. Mówimy tutaj o obiekcie przede wszystkim Kopernika 7 oraz Mickiewicza 31, czyli te dwie ostatnie inwestycje. W tych obiektach gmina, burmistrz i de facto rada poprzez stosowne zapisy uchwał oczekiwała, że zostaną zapewnione przestrzenie i miejsca dla już funkcjonujących w zasobach komunalnych rodzin. Te rodziny zostały przeniesione do zasobów TBS z zasobów komunalnych. Zazwyczaj, znaczy normalnie, procedura jest taka, że osoba wchodząca w najem mieszkania TBS-owskiego uiszcza stosowną kaucję partycypacyjną za to, że w dany lokal będzie zajmować. Ta kaucja oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest potem zwracana.
Natomiast gmina, zajmując, prosząc TBS o to, żeby zapewnił, zabezpieczył 4 lokale komunalne dla relokowanych z Mickiewicza 31 do Kopernika 7, takiej kaucji nie uiściła. Nie uiściła gmina też takiej kaucji dla tych mieszkańców, których chciała zlokalizować z zasobów SP3 i GP4 w bloku, w byłym internacie na Mickiewicza 31. W związku z powyższym nastąpił istotny ubytek, jeśli chodzi o środki finansowe, a przede wszystkim nastąpiło negatywne zawahanie wskaźników, jakie są częścią umowy kredytowej między TBS-em a BGK na budowę tych obiektów. I tutaj pojawia się, do tego dochodzą inne decyzje gminy, która zobowiązuje wręcz TBS do tego, żeby mieszkania dla lekarzy również były przyznawane bez kolejki i bez tej kaucji. To są dwa kolejne lokale, które też miały na to wpływ, że te wskaźniki się pogarszają, jak również sytuacja związana z tym, że ta kaucja w momencie opuszczania lokalu jest rewaloryzowana i też następuje pewien ubytek w stosunku do tego, do wysokości tej kaucji wpłacanej. To sumarycznie daje określoną sumę środków pieniężnych, które wpływają na wahnięcia tych wskaźników, które potrzebne są, których jakby spełnienie potrzebne jest do sfinalizowania do końca tej umowy kredytowej. I wpłynęło pismo do TBS-u związane z tym, z BGK, związane z tym, że istotnie martwią, zaczynają się martwić o to, czy TBS będzie w stanie te wskaźniki utrzymać i co, jakie działania naprawcze pragnie podjąć. Wobec powyższego pan prezes przedstawił moimi ustami i swoimi to wczoraj na spotkaniu z radnymi, też transmitowanym tutaj publicznie. I jednym z wyjść jest chociażby zwiększenie kapitału tutaj spółki. Natomiast nie da się ukryć, że to nadal będzie kaucją, czyli te środki, które będziemy musieli wyasygnować teraz na to, żeby opłacić te kaucje, o której myśleliśmy, że może nam się upiecze. Niestety nam się ta sytuacja nie upiecze. To wpłacimy, ale docelowo, teoretycznie, jeśli te lokale byłyby kiedykolwiek zwolnione przez tych lokatorów, to ta kaucja wróciłaby do gminy również. Także być może jest to na dłuższy okres, że tak powiem, zainwestowanie, ale może być to okres krótszy. No nie wiadomo, jak długo będą tam ci lokatorzy w tych zasobach mieszkać. Także to tak, tak się sytuacja wygląda. Także w żaden sposób nie będzie to wsparcie spółki pod kątem jakichkolwiek kłopotów finansowych. Jej zysk jest dodatni, będzie dodatni i tutaj żadnych problemów płynnościowych, regulacji, zobowiązań w żaden sposób nie można się doszukać. I jedynie jest to kwestia naprawienia tych wskaźników finansowych w relacji BGK na TBS. Dziękuję bardzo za szerokie wyjaśnienie sprawy. Ja myślę, że nie widzę żadnych głosów, więc stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w formie głosowania powinno zostać przyjęte. Jeszcze raz odczytam. Rada Miejska Trzcianki wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Trzciańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Trzciance. Zobowiązuje się burmistrza Trzcianki do przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej sposobów i możliwości realizacji tego stanowiska. Przystępujemy do głosowania stanowiska Rady Miejskiej. Pan radny Paweł Iwanicki. Jestem za. Pani radna Aneta Flis. Jestem za. Pan radny Adam Frankiewicz. Jestem za. Pan radny Matkowski. Za. Pani radna Wioleta Szukajło. Jestem za. Pan radny Zygmunt Czarny. Jestem za. Pan radny Wincenty Kilian. Za. Pani radna Jadwiga Durejko. Jestem za. Pan radny Józef Łastowski. Za. Pan radny Ryszard Wiland. Za. Pan radny Czesław Rogosz. Za. Pan radny Tomasz Tomczak. Za. Pan radny Jan Czarnecki. Jestem za. Pan radny Edward Joachimiak. Za. Pan radny Marcin Walkowiak. Za. Pan radny Łukasz Walkowiak. Za. Pani radna Janina Kamińska. Jestem za. Pan radny Adrian Hałuszka. Jestem za. Pan radny Marek Dąbrowski. Jestem za. Dziękuję. Jednogłośnie 19 głosów za.
stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie TTB zostało przyjęte. W tej chwili, szanowni radni, przechodzimy do już do końcowej części naszej sesji. Jesteśmy w punkcie informacja burmistrza Trzcianki z działalności w okresie między sesjami. Zapraszam. Szanowni Państwo, została Państwu przedłożona informacja w formie papierowej, z którą mam nadzieję się też zapoznaliście. Jeśli będą jakieś uwagi co do niej, to oczywiście jestem do dyspozycji. Natomiast samych mieszkańców, którzy zapewne również są zainteresowani tym, jak wyglądała praca organu wykonawczego, nie tylko burmistrza, ale przecież całego Urzędu Miejskiego Trzcianki, odsyłam do live chatu, który planuję zorganizować w przyszłym tygodniu, także będzie można się też zapoznać z tym bezpośrednio, wręcz zadać pytania do tego, co chciałbym Państwu przedstawić. Także myślę, że w takiej formie, biorąc pod uwagę czas trwania dzisiejszej sesji, ten punkt bym zamknął. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w tej chwili do punktu 33. Informacje o pismach adresowanych do Rady. Większość z tych pism, szanowni radni, jest znana, zamieszczana na HD sesji. Wyciągnę tylko być może te najważniejsze. Chciałem, szanowna Rado, żeby sesje odbywały się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Natomiast o pomoc poprosiłem powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, w którym w tym piśmie napisałem, że sala sesyjna jest tak zaprojektowana, że nie ma możliwości, aby podczas obrad radni w wymagany sposób zachowali odległości pomiędzy sobą. W związku z tym Rada musi zbierać się na obrady poza urzędem, co podnosi ogólne koszty jej funkcjonowania. Dlatego w celu zachowania dystansu pomiędzy radnymi pragniemy wykonać odpowiednie przegrody z pleksji oddzielające samorządowców podczas obrad. Proszę o wytyczne, łamane przepisy dotyczące tego typu przegród, gdyż chcemy je poprawnie wykonać i zamontować. Bardzo proszę o pilną odpowiedź. I szanowna Rado, taką odpowiedź otrzymałem. Chciałbym tylko ostatnie zdanie zacytować, że przy opracowaniu procedur należy uwzględnić wytyczne umieszczone na stronie rządowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które szczegółowo określają wytyczne dla poszczególnych branż, w tym dla urzędów i instytucji państwowych. Ja powiem szczerze, że z takim pismem się w ogóle nie, myślałem, że się nie spotkam, bo ja jako radny w imieniu radnych zapytałem się, myślałem, że fachowców się zapytałem w tym temacie, natomiast odrzucono w taki sposób, że mamy sobie po prostu poszukać dalej tych przepisów. No jest to po prostu śmieszne. Natomiast ja myślę, że tej sprawy nie zostawię dalej, po prostu polecimy z tymi pismami. Szanowni radni, dostaliśmy tutaj informację od wojewody, wskazanie nadzorcze, że wskazuje na nieistotne naruszenie prawa w uchwale numer 26/286/2020 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na terenie działki o numerze ewidencyjnej 315 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Są to nieistotne naruszenia prawa. Otrzymaliśmy również pismo o wycofaniu petycji związana z walce o odporność z koronawirusem, po prostu wnioskodawca wycofuje tą petycję. Dostaliśmy również petycję do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. Niniejszą petycję przekazuję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Również, szanowni Państwo, wystąpiłem tutaj w imieniu tak naprawdę Rady Miejskiej Trzcianki, ponieważ mamy procedować uchwałę de minimis pomocową dla przedsiębiorców z listem otwartym, żeby zapytać się bezpośrednio u nich, jakie oni mają, powiedzmy,
plany dotyczące rozbudów swoich działalności. Dostaliśmy kilka odpowiedzi, łącznie również z firmy Joskin, jak bardzo tutaj przez ostatnie lata firma Joskin wspierała gminę Trzcianka i stowarzyszenia i różnego rodzaju pomysły. Z racji tego, że ten list otwarty wyszedł tutaj jako ode mnie do przedsiębiorców, na najbliższej komisji gospodarczej przekażę pełną informację na ten temat, żeby każdy radny poznał, to nie tylko będzie zagadnienie dla tej jednej komisji. Natomiast podczas procedowania uchwały na pewno dowiecie się Państwo, co tutaj z tych pism wynika. To by było, szanowni radni, z informacji o pismach adresowanych do Rady na tyle. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów. Tutaj do wypowiedzi zgłosił się pan radny Edward Joachimiak. Ja mam tylko jeden wniosek nieplanowany. On z mojego miejsca siedzenia. Bo tak patrzę na te dwa banery, które są tu za Adama plecami zawieszane na ścianie. I jest tak, z prawej strony jest prawidłowo nazwana jednostka samorządowa, która jest administratorem, że tak powiem, obiektu. A z lewej strony, jako partner, chciałbym, aby to był równoległy i równoczesny partner, bo my jako gmina asygnujemy pieniądze w 50% na halę, czyli zamiast urząd miejski, czyli zbiór urzędników, którzy pracują pod kierownictwem pana burmistrza, powinno być gmina Trzcianka, bo gmina Trzcianka jest gestorem tej współpracy, jeśli chodzi o halę. W związku z tym mój wniosek jest taki, aby ten baner Urząd Miejski zamienić na, w skrócie mówiąc, gmina Trzcianka. I tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Wniosek oczywiście będzie na piśmie. Tak. Tak, złożony. Natomiast tutaj pan burmistrz chce się wypowiedzieć. Proszę. Zaiste strategiczna sprawa dla gminy. Ja tylko pozwolę sobie zwrócić uwagę, że te dwa banery wiszą tutaj od października 2002 roku. Więc czas jest, ale by było dzisiaj to zmienić. Jest pierwsza sesja, kiedy ja siedzę i na to patrzę. Gorzej będzie, jak usiądę tam. To będzie tych banerów. Czyli szanowni radni, o dekadę za długo. Czyli są jeszcze jakieś wnioski? Szanowni radni. Głos poprosił pan radny Wincenty Kilian. Proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam pytanie do pana burmistrza, znaczy takie zapytanie. W związku z tym, że jakoś nieregularnie są odbierane śmieci, czy odpady komunalne, przepraszam, w Runowie, zwłaszcza w mojej, że tak powiem, okolicy. Mieszkam kilometr za wsią i u mnie, u sąsiada, który jeszcze dalej mieszka, raz samochód przyjeżdża, raz nie przyjeżdża. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli można, to bardzo proszę o badanie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chce pan od razu odpowiedzieć? Dobrze, proszę. Nie sądzę, żeby ten wniosek był na piśmie zaraz tu sformułowany, ale generalnie co do zasady takie zgłoszenia należałoby skierować na bieżąco, bo wtedy jesteśmy jakkolwiek zdolni, żeby zareagować. Być może ta sytuacja dotyczy teraz minionego okresu większego zaangażowania spółki w prace związane z odśnieżaniem i z tego tytułu faktycznie kilka tutaj opóźnień wystąpiło. W tym na pewno istotne opóźnienie w zakresie bioodpadów, których zbiórka została wstrzymana na czas jakby ich zamrożenia, rozmrożenia, ze względu na to, że po prostu było to niemożliwe. Natomiast no ciężko mi się odnieść, nie wiem, którego okresu dokładnie dotyczy to zgłoszenie. Na bieżąco albo referat ochrony środowiska rozwoju wsi, albo bezpośrednio spółka Kombut. Monitorujemy, jak tylko dostajemy sygnał, monitorujemy, że coś jest nie tak. Zakłada się, że tutaj sytuacja ulegnie zdecydowanemu polepszeniu obecnie.
Spółka wyposaża się cyklicznie w nowe śmieciarki, które nowy sprzęt, który pozwala na to, żeby rozsądnie i logistycznie to wszystko zorganizować. Lada moment, na początku marca powinna się też pojawić ta śmieciarka do tych pojemników półpodziemnych w zasobach spółdzielnianych. Oczywiście ona będzie wielofunkcyjna, ale też posłuży, szczególnie posłuży do tych pojemników. Także tutaj powinno to ulec znacznej poprawie i ze względu na to, że zima też pewnie się już powoli kończy. Także ta sytuacja zaangażowania, zbyt długiego zaangażowania czasu pracy kierowców nie powinna też już nastąpić. Także wydaje się, że powinniśmy tutaj takie sygnały otrzymywać coraz rzadziej. I tyle mogę odpowiedzieć na ten moment. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj się o głos poprosił pan radny Tomasz Tomczak. Ja mam takie pytanie. Dostałem informację, że w marcu rusza nabór na obwodnicę. Rozumiem, że Trzcianka pewnie nie może złożyć jeszcze jakiegoś tam formalnego wniosku, ale może warto by się gdzieś tam przypomnieć. Tak, tutaj pan burmistrz. Tak, ten nabór jest, natomiast obwodnica jest oczywiście w ciągu drogi wojewódzkiej, wobec czego takim aplikującym będzie samorząd wojewódzki i jesteśmy po takich rozmowach, które na ten moment powinny, padły deklaracje, że samorząd wojewódzki zgłosi to zadanie, mimo że jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i nie wiadomo, jak do tego podejdzie oceniający, czy będzie widział szansę, że to zadanie zostanie wykonane, czy też nie. Ale takie deklaracje są. Też taką informację otrzymałem. Aplikujący na pewno będzie samorząd wojewódzki, nie gmina. Gmina w swoim zakresie, w ramach tej współpracy, ma tylko przeprowadzenie tej koncepcji. Ona będzie pierwszym etapem oczywiście tego procesu, a budowa to oczywiście zadanie samorządu wojewódzkiego. Dziękuję. O głos poprosił radny Adrian Hołuszka. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, ja w formie oświadczenia chciałbym wyrazić podziękowania, ponieważ na ostatniej sesji tak krótko i dosadnie dziękowałem za miniony czas mojej pracy jako przewodniczącego rady. Chciałbym w tym momencie wyjść na środek i żeby ze mną wyszli na środek pani radna Janina Kamińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Trzcianki, pani Aneta Flis, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chciałbym również poprosić pana Łukasza Walkowiaka, przewodniczącego Komisji Skarb Wniosków i Petycji oraz pana Marka Dąbrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Chodźcie drodzy państwo razem ze mną, mam dla państwa drobne upominki. Jeszcze parę słów powiem tam z przodu obecnie urzędującego pana przewodniczącego Matkowskiego. Zapraszam. Zapraszam. Pan mikrofon? Tak, dobrze. Szanowni państwo, Wysoka Rado, ja jako ustępujący przewodniczący chciałbym przede wszystkim podziękować mojej ekipie, która mnie wspierała, z którą działaliśmy przez minione 2 lata. Naprawdę, szanowni państwo, z jednej strony jest mi przykro, że kończy się ten czas dla nas, że no, już pełniąc funkcję jako przewodniczący rady, ja nie będę pełnić tej funkcji, państwo w tym momencie nie. Czy w przyszłości? Mam nadzieję, życzę tego jak najbardziej. Jest taki niemiecki filozof Immanuel Kant, który, no niemiecki, ale go lubię, który mówił, że człowiek bada świat jak uczeń, który obserwując ten świat, no uczy się w ten sposób, no w zasadzie obserwacji, ale nie tylko, bo człowiek również może badać świat jak sędzia, który zadając odpowiednie pytania, no zmusza przyrodę, żeby ta przyroda odpowiadała mu na te pytania. I myślę, szanowni radni, tutaj zwracam się do pana Marka Dąbrowskiego, do pana Łukasza Walkowieka, do dziewczyn, do pań,
pani radnej Janiny Kamińskiej i pani radnej Anety Flis. Myślę, że zadawaliśmy panu burmistrzowi stosowne pytania. Myślę, że te pytania nie były pod publiczkę. Myślę, że te pytania były jak najbardziej zasadne. Staraliśmy się, żeby pan burmistrz jak najbardziej odpowiadał na nasze pytania, tak jak tutaj Emanuel Kant by sobie życzył. Myślę, że on nie myślał o samorządzie, pisząc te słowa, ale myślę, że moglibyśmy spokojnie tutaj zapożyczyć od niego i jak najbardziej się do nich odnieść. Czy teraz te działania będą takie, czy teraz te pytania będą zasadne, czy teraz te pytania rzeczywiście będą takie, nie pod publiczkę, tylko takie, żeby rzeczywiście burmistrza stymulować do tego, żeby wykonywał dobrze swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. Tego nie wiem. Tego nie wiem. No, patrząc na dzisiejsze ruchy, chociażby z uchwałą dotyczącą zobowiązania pana burmistrza do tego, żeby działał na rzecz TBS-u, wydaje mi się, że jednak pod publiczkę. Bo szanowni państwo, pan burmistrz myślę, że dobrze wie, co ma zrobić, jeżeli na spotkaniu roboczym ustala z prezesem spółki, która w 100% jest własnością gminy, że będzie działał, że się zobowiązuje, no to nie wiem, czy są zasadne takie gremialne tutaj podsumowania i takie gremialne działania. Powątpiewam. Szanowni państwo, ja wam serdecznie dziękuję. Dla pań mam przygotowane kwiaty. Dziękuję, dziękuję. Paniom również dziękuję. Dla pań mam przygotowane kwiaty. Aneto, dziękuję uprzejmie. Janino, dziękuję bardzo za współpracę. A dla panów również kwiaty, co prawda w formie kaktusa. Kaktusy z jednej strony, szanowni państwo, no, w trudnych warunkach funkcjonują, w trudnych warunkach muszą się odnaleźć. Mam nadzieję, że te trudne warunki, które były, no trochę odnoszą tutaj się do tej problematyki, do tego, jak rzeczywiście te kwiaty funkcjonują w rzeczywistości. I aby państwo byli trochę jak te kaktusy. Z jednej strony troszeczkę zadziorni, żeby rzeczywiście czasami pokazać dobrze, dosadnie, ostro jakiś kierunek, ale z drugiej strony, żebyście przetrwali ciężkie czasy, ciężkie warunki, bo szanowni państwo, to jest jak na giełdzie. Raz hossa, raz bessa. Idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Ja chciałem w moim imieniu również panu przewodniczącemu podziękować za współpracę, zresztą już to uczyniłem. No i myślę, że zaczął pan od Immanuela Kanta, ja na nim skończę. Niebo gwiaździste nad nami, prawo moralne w nas. To nie brzmi tak dokładnie, ale no, brzmi to niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. I myślę, że zgodzą się państwo również z panem Immanuelem Kantem i pozwolą, że w waszym imieniu, ewentualnie jeżeli chcecie sami złożyć na ręce pana przewodniczącego podziękowania, to oddaję mikrofon. Ja tylko taka drobna sugestia, nawet pan, już mogę powiedzieć, były przewodniczący dobrał wzrost kaktusa. Widzę, że zawsze miałem z tym kompleksy, no ale pan przewodniczący mi przypomniał o tym. Dziewczyny już nic nie mówią, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję tutaj radnym za taki miły akcent na sam koniec, tylko powiem, że rada się zmienia się na lepsze i jestem tego pewien, bo chociażby przy wyborze mnie na przewodniczącego rady, no nie miałem takiej możliwości, nie usłyszałem żadnego słowa gratulacji, natomiast w tej chwili był do tego odpowiedni czas. Jestem jak najbardziej tutaj dumny z radnych. Tutaj się widzę, jeszcze zgłasza pani do wypowiedzi pani radna Jadwiga Durejko. Proszę. Powiem tak, że panie radny Hałuszko, wystarczyło być obecnym na spotkaniu dotyczącym TBS-u. To stanowisko, to nie jest populistyczne stanowisko, tylko stanowisko, które wypłynęło z potrzeby przedstawienia do banku. Także jest mi przykro, słuchając takie słowa. Widzę, że ciężko przełknąć pewną
gorycz. Zresztą nie tylko panu, jak słyszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, jesteśmy właśnie w punkcie interpelacje, wnioski, zapytania. Nie widzę. A jeszcze jest? Tak, tutaj oddaję głos panu radnemu Łukaszowi Walkowiakowi. Tylko w ramach przypomnienia, bo wiemy, jakie są warunki, jakie warunki finansowe i tak dalej, ale w ramach przypomnienia ja nadal uważam, że ta pomyłka w zapiskach budżetu dotycząca ulicy Orzechowej była prorocza, więc cały czas się przypominam o ten remont ulicy Orzechowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, zamykam w tym momencie dyskusję w tym punkcie. Chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo dziękuję. To jest moja druga sesja, ciężka, ale i tak jest chyba dobrze, bo jesteśmy półtorej godziny przed czasem. Wyrokowano nam, że będzie to 22. W takim razie życzę wszystkim spokoju, spokojnego wieczoru, spokojnej nocy. Zamykam posiedzenie sesji Rady Miejskiej Trzcianki.